Cześć kochani, tu Sielska, witam ponownie u mnie. Dzisiaj będzie o najnowszej palecie od Nabli, czyli Secret. Zapraszam. I kurczę, zanim zaczniemy, to nałożyłam dzisiaj na siebie po raz pierwszy nowy podkład i nie czułam potrzeby utrwalania go pudrem, ale teraz widzę, że chyba kurczę by się przydało coś poprawić, bo wchodzi mi w zmarchy. Jeśli jesteście ciekawi, jaki to podkład, to oczywiście wszystko to, co mam dzisiaj na sobie, znajdziecie w opisie poniżej. Dzisiaj przejdziemy od razu do sedna sprawy, czyli paleta Secret, najmłodsze dziecko Nabli. Zapłacić za nią będziecie musieli 179 zł, co oznacza, że jest o 20 zł droższa od jej poprzedniczek. Macie piękne opakowanie, tłoczone, w środku macie spore lusterko, mocne, magnetyczne zamykanie oraz 15 cieni. I przejdźmy może od razu do słoczy. Zacznijmy od rzędu najwyższego od lewej strony i jest to Aesthetic, Contigo, Big Experience, Julieta, Romeo, później rząd środkowy Play Hard, Rosemary, Addiction, Fantasize, Mea Culpa oraz rząd najniższy, czyli I Promise, Hypersensual, Ghibli, Creation Crown i Nablack. Wśród 15 odcieni mamy oczywiście różne formuły, różne wykończenia. Nabla prezentuje nam dwie nowe formulacje, po raz pierwszy użyte w tej palecie. Jedną, pierwszą z nich jest Velvet, czyli odcień aksamitny. I jest to ten czarny odcień tutaj Nablack. Drugą taką nową formulacją jest coś, co oni nazywają Diamond. Są to cienie duochromowe i jest to Hypersensual oraz Fantasize. Oprócz tego macie oczywiście standardowe maty, czy super maty, jak to oni lubią to nazywać. Satynki, na przykład I Promise, Aesthetic i Romeo. Cienie metaliczne, które oni nazywają siebie na stronie Fluid Metal i to jest Big Experience, Rosemary i Creation Crown oraz jeden cień, który nazywa się, jego rodzaj, nazywa się Crystal i to jest Play Hard. I jeśli chodzi o omówienie cieni, to może zaczniemy od tego właśnie odcienia, bo on najbardziej rzucił mi się w oczy, kiedy w ogóle otworzyłam tą paletę. Pierwsze skojarzenie, jakie przyszło mi do głowy, to takie, że jest to po prostu turbopigment błyskotka z Glam Shop. Tak prezentuje się owa właśnie błyskotka. Tutaj macie ten cień. I oczywiście, że Iza co zrobiła? Iza zrobiła makijaż tego rodzaju, że na jedno oko nałożyła błyskotkę właśnie, na drugie oko nałożyła odcień Play Hard. I są, słuchajcie, różnice. Są. Same kolory obu tych cieni idą w różnych kierunkach. Podczas kiedy błyskotka jest bardziej żółta, jeśli chodzi o jej tony, tak Play Hard idzie bardziej w stronę koloru zielonego. Sama drobina błyszcząca jest też inna. W Turbo Pigmencie macie tego brokatu troszkę mniej, natomiast jest on większy. W tym odcieniu z palety od Nabli tych drobinek jest o wiele więcej, ale są one drobniej zmielone. Kiedy nałożycie oba cienie na powieki, to zauważycie, że ten odcień od Nabli lepiej pokrywa tą powiekę, tak bardziej gładko powstaje taka błyszcząca tafla, podczas kiedy jedna cienka warstwa błyskotki daje Wam efekt takiej błyszczącej drobiny właśnie na oku, niekoniecznie jednolicie pokrytej powieki tym błyszczącym pigmentem. W świetle dziennym, a wstawkę, którą dla Was nagrałam, kręciłam właśnie siedząc naprzeciwko okna, przy świetle naturalnym, te różnice są tak mniej zauważalne niż wtedy, kiedy światło jest sztuczne albo kiedy jest, słuchajcie, ciemniejsze. Na przykład zachód słońca, późne popołudnie, błyskotka, kochani, błyszczy intensywniej. Kiedy za dnia odcień od Nabli, ten Play Hard, wydaje się bardziej błyszczącym, ponieważ ma drobniejszą drobinę i ona pokrywa bardziej jednolicie tą powiekę. Tak kiedy zmienia się światło, to cień z Glam Shopu, Turbo Pigment, odbija to światło zupełnie inaczej. Intensywniej, piękniej. Ta powieka tak skrzy się milionem drobnych diamencików. Efekt, którego nie ma już przy tym cieniu od Nabli. Jeśli chodzi o cienie matowe, to nie napotkałam tutaj większych problemów. Jedynymi cieniami, które stworzyły jako takie trudności, wybijały się ponad inne, to był na przykład odcień Addiction, ten taki głęboko zielony. Tutaj musiałam spędzić troszeczkę więcej czasu, jeśli chodzi o zblendowanie tego cienia. Nie było problemu, jeśli chodzi o jakieś plamy, prześwity,
Proponowałabym raczej stopniowo budować efekt, nakładać delikatniejsze warstwy, łatwiej się to wszystko blenduje. Musiałam mu po prostu poświęcić więcej czasu, jeśli chodzi o blendowanie. Natomiast efekt końcowy za każdym razem był satysfakcjonujący i naprawdę dobry. Cień Mea Culpa, ten ciemnobrązowy tutaj, świetna pigmentacja, nie było problemu z blendowaniem. Natomiast to był jedyny matowy cień, z którym miałam problem po całym dniu noszenia. Niewiele jest cieni matowych, które stwarzają u mnie problem typu wchodzenie w zmarszczki, w załamania. Tutaj ten problem u mnie występował. Oczywiście nie był to efekt zauważalny po godzinie dwóch czy nawet trzech. Jest to, jak powiedziałam, po całym dniu noszenia. Widziałam, że już ten cień był, no po prostu wchodzi w zmarszczki, w załamania, zbiera się w miejscu, nawet położony na bazę. Ja bazę kładę za każdym razem z racji właśnie budowy mojej powieki. Cienie potrzebują czegoś, co by jednak utrzymało je w miejscu. Pozostałe cienie matowe nie przysporzyły mi absolutnie żadnych problemów. Świetna pigmentacja, bardzo łatwa aplikacja, blendowanie, nic się nie wytrącało, nie osypywało. Super. Ten odcień czarny, Nablack, czyli nowa formuła, którą Nabla nam tutaj prezentuje, on jest fantastycznie napigmentowany. Kiedy się przyglądacie mu w palecie, to przynajmniej moja wersja jest taka, że wydaje się, że tam jest mnóstwo drobniusieńkich, mikroskopijnych, rozświetlających drobinek, coś, czego absolutnie nie widać na oku. I jasne, że większość osób jednak takiego czarnego cienia używa do na przykład zrobienia sobie kreski, zintensyfikowania eyelinera. Używamy go raczej punktowo, natomiast biorąc pod uwagę tę drobinę, wzięłam płaski pędzel, rozłożyłam go na całą powiekę. Wyglądałam jak panda, ale mi to się teraz liczy. I absolutnie nie widziałam żadnych rozświetlających drobinek na tak dużej powierzchni, no, jaką jest moja powieka. Więc jeśli jest to coś, co może Was zniechęcić do sięgania po niego, to w moim przypadku moje doświadczenia są takie, że ja tam żadnych drobinek na mojej skórze, oku, powiece absolutnie nie widzę. Cienie błyszczące. I tutaj już nie będę rozgraniczać metalicznych, satynowych, diamentów, kryształów. Cienie, które się błyszczą w tej palecie, ich taką, no nie wadą, cechą charakterystyczną jest to, że one nie za bardzo lubią się do siebie kleić. Na maty nie ma najmniejszego problemu. Można je nawet na tych matach blendować, one się świetnie rozcierają. Ja z reguły robię to, jeśli chodzi o granicę cienia błyszczącego, delikatnie pędzelkiem rozblendowuję, żeby to przejście było takie w miarę przejrzyste, łatwe, niezbyt ostre. Natomiast kiedy chciałam doklepać błyszczący cień na drugi błyszczący cień, to jak tutaj mam dzisiaj na przykład w wewnętrznej części powieki mam odcień I Promise, a już na samym środku i tak bardziej w zewnętrzną stronę nałożyłam Hyper Sensual. I w miejscu, gdzie one się ze sobą łączyły, to miałam problem z nakładaniem tego hypersensual na ten drugi błyszczący cień. I to nie jest kwestia tylko tego odcienia, bo to próbowałam różnych kombinacji. Ja bardzo często nakładam dwa błyszczące cienie na powiekę i nie ma znaczenia, który na którym leży. Generalnie niezbyt łatwo się do siebie przyklejają. Oczywiście, że jest rozwiązanie tego problemu. Albo nałożycie na mokro, przepraszam, albo po prostu można skorzystać z kleju do brokatu, co ja robiłam, czyli na ten uprzednio już nałożony błyszczący cień, delikatna warstewka kleju. Nie odkleja się go podczas aplikacji, ja wszystkie cienie błyszczące aplikuję paluchem. Nie zauważyłam, żeby podczas aplikacji kleju do brokatu na błyszczący cień on się odklejał. Nie, wszystko się pięknie trzyma. No i ten drugi błyszczący cień wtedy się pięknie przykleja, nie robi się z nimi nic złego. Jak już jesteśmy przy tych dwóch odcieniach, które dzisiaj na siebie nałożyłam, to zarówno Hypersensual, jak i I Promise są bardziej suche i kredowe niż inne błyszczące cienie w tej palecie. Nawet ten Play Hard. On ma tutaj większą oczywiście błyszczącą drobinę, co sprawia, że jest bardziej wyczuwalny pod palcami, natomiast wszystkie inne są bardzo miękkie, masełkowate w dotyku. Tutaj zauważycie taką suchość właśnie, delikatną pudrowość, trochę bardziej osypują się też pewnie przez to niż inne błyszczące cienie podczas aplikacji. One wyglądają pięknie i nie wpływa to, mam wrażenie, na ich wygląd na powiece. Natomiast, wiecie, dla osoby, która nakłada cienie palcem, tak jak ja, jest to bardzo zauważalne. Kiedy wkładacie palucha w każdy błyszczący cień z palety, to jest zauważalne. Rzuca się, że te cienie są troszeczkę inne. Oprócz tego, cień Hypersensual sprawił, że zaczęłam porównywać tą paletę do tej palety, czyli do Soft Glam od Anastazji. I tak, trudno powiedzieć,
żeby ta paleta choćby pretendowała do miana zamiennika, bo widzimy, że kolorystyka inna. Natomiast ten odcień Nubli Hypersensual, jak tylko zaczęłam go nakładać na powieki, od razu przypomniał mi odcień Glistening właśnie z palety Soft Glam. Tak samo złota baza, opalizująca delikatnie na różowo. Jasne, że jak zaswatchujecie te odcienie bezpośrednio obok siebie, to są różnice, natomiast są to subtelne różnice. Te cienie są tak siostrami są. I jak już zaczęłam tak się bawić tymi paletami, grzebać w obu i zaczęłam się przyglądać, to zauważyłam, że jest więcej takich odcieni, które no nie są takie same, ale są bardzo do siebie zbliżone. I tak na przykład jest odcieniem Contigo Nubli i z odcieniem Dusty Rose od Anastasii. I tak, oj, to był najgorszy słuch świata. I tak, Dusty Rose jest odcieniem chłodniejszym, ale tak jak powiedziałam, jest blisko. Bardzo podobne do siebie są również odcień Mea Culpa Nubli oraz odcień Cypress Amber Anastasii. I znowu, sytuacja jest podobna, czyli odcień Anastasii jest odcieniem chłodniejszym. No ale wiecie, jak używacie na przykład brązu do przyciemnienia tylko zewnętrznego kącika, tak jak robię to ja, to tak naprawdę ta różnica to jest taka no niezauważalna. Błyskotki. Jest jeszcze na przykład Creation Crown Nubli i Bronze Anastasii. Znowu, odcień Nubli jest odcieniem cieplejszym. I chyba ostatni, tak mi się wydaje, Romeo od Nubli i brakuje mi już palucha, i Sultry Anastasii. Też są, kochani, bardzo blisko. Powiedziałabym, że te właśnie dwa odcienie i te dwa brązy najbliżej są siebie. No i macie jeszcze Ghibli Nubli i Burnt Orange Anastasii. I nie, ja tutaj wcale nie twierdzę, że paleta Nubli jest jakiegoś rodzaju zamiennikiem. Nie sądzę, żeby nawet był taki zamysł. Natomiast, jeśli tak jak ja posiadacie Soft Glam od Anastasii, to wydaje mi się, że warto wiedzieć, że jest zestaw cieni w tej palecie, które są bardzo podobne do tego, co już macie. Ja tą paletę kupiłam od razu, chyba godzinę po tym, jak weszła na rynek, była dostępna w internecie. I kochani, musiałam się zmuszać, żeby z niej korzystać. Nie jest to kwestia absolutnie jakości tych cieni, bo tak jak mi się wydaje, żeśmy już ustalili, jakość jest, jest pigment. Dla mnie osobiście ta paleta jest paletą jesienną. I to jest kwestia oczywiście bardzo indywidualna, dlatego tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Natomiast wydaje mi się, że gdyby Nubla wypuściła tą paletę na jesieni, to byłby hicior. Te zielonkości, kochani, ten ciemny róż, ten granat, fiolet, duochromik, to wszystko dla mnie po prostu krzyczy jesienią. I tak, macie tutaj te jaśniejsze odcienie i maty, i błyskotki. I to są odcienie, po które ja sięgałam non-stop, ale z racji tego, że chciałam tą paletę przetestować tak gruntownie, porządnie, chciałam skorzystać z każdego cienia, w różnych konfiguracjach, na różne makijaże, miałam, kochani, problem. Dlatego właśnie, że najprościej w świecie musiałam się zmuszać do tego, żeby sięgać po te ciemniejsze odcienie. Ja, kiedy przychodzi lato, to wolę jednak, żeby te odcienie były takie, wiecie, bardziej pastelowe, subtelne. Może nawet nie tyle pastelowe, bo mam na przykład paletkę neonową od Huda i te odcienie są takie, wiecie, mają kopa, ale jednak są takie wiosenne, letnie, radosne, świeże. Dla mnie tu jest troszkę tak właśnie już, no jesiennie po prostu. I tak, jasne, można powiedzieć, no i zaogarnij się, odłóż ją na półkę, sięgniesz po nią jesienią. Jaki problem? Żaden problem, ale jak znam siebie i znam życie, to przyjdzie jesień, pojawią się nowe paletki jesienne i będę chciała bawić się tymi nowymi, nie będzie mi się chciało do tego wracać. Generalnie, żeby przestać już marudzić i zrzędzić i podsumować to i zobrazować dobrze, to kiedy odsuwam tą moją szufladę z paletami, to nie chce mi się po to sięgać. Kochani, to tyle ode mnie na dzisiaj, jeśli chodzi o mnie i o paletę Secret od Nubli. My spotykamy się ponownie w niedzielę i wtedy opowiem Wam o kilku kultowych już kosmetykach od Charlotte Tilbury. Zapraszam.